kilkadziesiąt minut temu z mistrzostwami Polski w snukerze pożegnał się obrońca tytułu i wielki faworyt Antoni Kowalski. W finale na zwycięzcę drugiej pary półfinałowej czeka już Konrad Juszczyszyn. Mecz Mateusz Baranowski kontra Grzegorz Biernacki skomentują dla Państwa Sara Kalisz i Piotr Garboliński. No, mieliśmy co nieco emocji, przede wszystkim ta niespodzianka, o której wspomniała przed chwilą Sara. Natomiast teraz skupimy się na drugim pojedynku półfinałowym i tu również mogą być wielkie emocje. Ja spodziewam się emocji do ostatniej bili. Wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy zakończyli to spotkanie w Deciderze i na to też liczymy. Tak, będzie ciekawie, szczególnie, że Mateusz Baranowski grał w grupie D i wygrał wszystkie trzy mecze, nie stracił nawet frame'a. To jest człowiek, który nie popełnia błędów, kontra człowiek, który już jako pierwszy pokonał obrońcę tytułu w tym turnieju, czyli Grzegorz Biernacki. Naprawdę ciekawe zestawienie i myślę, że jak trudno było wskazać faworyta wcześniej, przed tym spotkaniem pierwszym półfinałowym, tak samo nadal nie jesteśmy pewni, kto może awansować do finału z tej pary. Kłaniamy się nisko z Lublina. Przed nami drugi pojedynek półfinału 29. Mistrzostw Polski w snukerze. Nad prawidłowością tej rywalizacji czuwał będzie sędzia Radosław Matusiak. A przy stole zobaczymy 23-latka z Zielonej Góry, ubiegłorocznego finalistę Mateusza Baranowskiego. I można powiedzieć czarnego konia tegorocznej rywalizacji, reprezentanta z Warszawy Grzegorza Biernackiego. Życzymy Państwu i zawodnikom dużych emocji, a emocje te okraszą swoim komentarzem Piotrek i Sara. Czarny koń? Czy faktycznie Mateusz jest, przepraszam, czy Grzegorz jest takim czarnym koniem? No może niekoniecznie, bo umiejętności na pewno mu nie brakuje. Wielu lat już gra w snookera i no, można było się spodziewać, że będzie to tylko kwestia czasu, kiedy być może nawet sięgnie po tytuł mistrza Polski, bo tego na pewno w jego dorobku jeszcze brakuje. Tak, ale sam powiedział przed spotkaniem, że też patrzy na siebie jako na tego underdoga, na czarnego konia tego turnieju. Patrząc na to, jak idzie mu na treningach, na to, że wybijał trzy maksy treningowe, mówi, że na zewnątrz może się wydawać takim właśnie czarnym koniem tego turnieju, ale wewnętrznie czuje, że nim nie jest i bardzo mocno liczy na to, że uda mu się trafić do finału i wygrać Mistrzostwo Polski. Grzegorz Biernacki, czterokrotny medalista otwartych Mistrzostw Polski, mistrz Polski do lat 21 i brązowy medal drużynowych Mistrzostw Europy. Tak, a jego rywal też znakomity. Już bardzo duże doświadczenie w Mistrzostwach Polski ma, mimo 23 lat. Zielonogórzanin wygrywał turnieje, też jest wicemistrzem Polski. Dziękuję. Frame pierwszy. Mateusz Baranowski otwiera. Mateusz Baranowski rozpoczyna ten pojedynek, podobnie jak i poprzedni, najlepszy z siedmiu możliwych do rozegrania frame'ów. Wyrysowane na twarzy Grzegorza to skupienie. On na co dzień jest naprawdę bardzo wyluzowanym człowiekiem, zawsze uśmiechnięty, ale kiedy bierze udział w zawodach, w meczu, to oczywiście to skupienie na najwyższym poziomie. Świetnie rozpoczyna to spotkanie od długiego wbicia. Też mieliśmy okazję obserwować go przed samym startem, nawet pierwszego półfinału. Faktycznie na rozgrzewce wchodziło mu wszystko, więc można się spodziewać, że ta pewność siebie jest na najwyższym poziomie. Ale to już tak jest, że na rozgrzewkach, na treningach zawsze wszystko wpada, a niekoniecznie przekłada się to już później na grę turniejową. Jednak ten poziom emocji zdecydowanie inny. No i też ta świadomość, że tu już jest walka o to najcenniejsze trofeum. Cztery. Masz tutaj faworyta w tym spotkaniu? No myślę, że faworyt jest jednak przynajmniej okiem
bukmacherów, można by było powiedzieć, że Mateusz Baranowski z racji większego doświadczenia grania na takich imprezach i właściwie większego dorobku też medalowego, ostatnich występów między innymi w polskiej lidze snookera, jest to zawodnik, który jest powiedzmy pretendentem do tego, żeby walczyć o medal Mistrzostw Polski, natomiast nie doceniałabym Grzegorza. Jest to na pewno człowiek o bardzo otwartym umyśle, chłonnym snookera. Bardzo dużo lat poświęcił na to, żeby tą dyscypliną się zająć. Poza tym, że zajmuje się snookerem, czemu poświęca większość czasu, to jeszcze jest wielkim miłośnikiem samochodów marki BMW i przeplata to wszystko z pasją motoryzacyjną. Dlatego na pewno ciekawa postać polskiego snookera i warto ją oglądać nie tylko ze względu na umiejętności i osiągnięcia, ale również na nietypowe zainteresowania. Miłośnik ostrej jazdy. Zobaczymy, czy taką właśnie ostrą jazdę zaprezentuje tutaj przy snookerowym stole. Czy będzie starał się rozegrać to spotkanie bardziej ofensywnie, czy na spokojnie? Co będzie dla ciebie tym driftem naręcznym w jego wykonaniu? 10. Grzesiek jest nieprzewidywalny. Zawsze jest zdolny do wszystkiego. Nigdy nie wiadomo, czego się możemy po nim spodziewać. Ale to i duży im plus, zwłaszcza w kontekście snookera. No ja bardziej jestem, szczerze mówiąc, na ten moment ciekawy, jak mentalnie już w tym momencie podchodzi do nawet tego spotkania Mateusz Baranowski. No przecież musi wiedzieć, że właśnie jego chyba najtrudniejszy rywal, przynajmniej w jego ocenie, pożegnał się z turniejem. Więc czy to spowoduje, że będzie mu się grało tutaj lepiej? 18. W zeszłym roku, przypomnijmy, Antek Kowalski wygrał w finale z Mateuszem Baranowskim 6-4. A tutaj teraz widzimy, jak Grzegorz Biernacki powoli okrawa tak naprawdę i zrywa te czerwone bile, które jeszcze 19. ma wolne. I przed nim moment decydujący, nie tylko wbijanie bili czarnej, ale przede wszystkim rozbicie bil czerwonych, jeżeli nadal chce kontynuować breaka. No troszkę za mały był ten kąt, aby tak bardziej precyzyjnie 26. zapakować się w ten układ. Miała poprowadzona zamiast centralnie, to troszkę na lewą stronę. Trudne ścięcie ewentualnie tam po lewej stronie, do środkowej kieszeni, ale jak już wspominaliśmy przy pierwszej transmisji, dość wymagające są te kieszenie akurat w tym stole. Są troszeczkę węższe, inaczej sprofilowane, dlatego nic więc dziwnego, że na to zagranie nie decyduje się zawodnik. A jeśli już, to Grzegorz Biernacki, 26. Należałoby bardziej na ten dalszy słupek zagrywać. Mateusz Baranowski. Ciągle jeszcze młody zawodnik, żadny tych tytułów. No i ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy dostanie się do grona zawodowców, do main touru. Bo odnoszę wrażenie, że również miałby okazję tam co nieco ugrać. Tak, 23-latek ma już trochę na swoim koncie tych sukcesów. Między innymi 3 z rzędu wygrał cały ranking Polskiej Ligi Snookera. Wygrał turniej z cyklu Top 16, stracił 2 frame ze wszystkich spotkań. Więc to też jest zawodnik, który mimo tego młodego wieku swoje już zebrał i na pewno chce więcej niż to, co może dać mu krajowe podwórko, choć na pewno tytułem mistrza Polski nie pogardziłby w tym roku. Świetne wbicie Grzegorza Biernackiego ze stopbolem z pozycją do bili czarnej. No, jeśli chodzi o rywali dla Mateusza Baranowskiego na tym polskim podwórku, to powoli kończą się oni. Właśnie podczas nieobecności Kacpra Filipiaka, bo on jeszcze do main touru należy i zagra również. Bodajże 90. miejsce w tym momencie, nie? W rankingu.
Oj, szczerze ci powiem, nie sprawdziłem tego. W każdym razie jeszcze tam jest, zagra również w eliminacjach do Mistrzostw Świata, łącznie z Antkiem Kowalskim, o czym wspominaliśmy przy poprzednim meczu. No i cóż, trzeba gonić kolegów. To z jednej strony, z drugiej strony on też działa na wielu frontach, można by tak było rzec. Między innymi w mikstach z Małgorzatą Kłys-Sikorską został mistrzem Polski 2020, to było w październiku. To był ich trzeci z rzędu i piąty ogólnie wspólny tytuł, więc widać sobie urozmaica grę jak może. No, dla niego taka gra to nawet jak sparing niemalże. Właśnie przez wspomnianą nieobecność Kacpra Filipiaka tutaj pozostał tylko Antek Kowalski, z którym no powiedzmy na w miarę tym równym poziomie może sparować, a przy okazji rywalizować. No powoli trzeba będzie chyba wyjeżdżać na wyspy i tam trenować z tymi jeszcze lepszymi od siebie zawodnikami, bo tylko w ten sposób można nabrać tego 11. niezbędnego doświadczenia. Tak jak zresztą wspominaliśmy przy pierwszej transmisji półfinałowej, Antoni Kowalski spędził ostatnie 2 tygodnie właśnie z Mateuszem Baranowskim, przygotowując się do Mistrzostw Polski. Trenowali razem ze sobą, dlatego ich rywalizacja finałowa potencjalnie była wyjątkowo ciekawa. Wiadomo było, że niewieloma rzeczami mogą siebie nawzajem zaskoczyć. Tutaj w tym pojedynku myślę, że patrząc na postawę dość odważną już od samych pierwszych biel Grzegorza Biernackiego, wiele może się wydarzyć. No z całą pewnością Grześka ta chęć, ta determinacja rośnie. No skoro doszedł już do półfinału i nie jest przecież bez szans w tym pojedynku, no to na pewno tanio skóry nie sprzeda. Biernacki 12. Dość agresywne zagranie z odprowadzeniem bili białej w okolice niższych kolorów. Średnio zadowolony z takiego rozwiązania jak Grzegorz Biernacki. Sprawdzę jeszcze, czy bile przychodzi do kieszeni. Czy mają bezpośrednio też do zaznaczenia, niezależnie od niebieskiej na środku. No, zatrzymuje się na czerwonej. I to chyba scenariusz, którego nie chciał najbardziej, bo gra otwarta dla rywala. Jeden. Trudno też nie skorzystać z takiej szansy. Nie dziwi więc, że Mateusz Baranowski dość mocno zamiarem pozycjonowania do bili niebieskiej. Ciężar gry przeniesie się na prawą stronę stołu. No i trzeba będzie troszeczkę popodróżować z białą bilą, ratować się obiciem o górną bandę, aby spokojnie i komfortowo powrócić sobie w dolną część stołu. Siadam.
No, niełatwe było to wbicie, ale radzi sobie z tym zagraniem w miarę bezbłędnie Mateusz Baranowski. Duża wsteczna rotacja, też Państwo widzieliście, jak Bila się zachowała. Czasami się niektórzy nas pytają, jak to jest z tymi rotacjami, jak można je sobie wybrać. Jeżeli chcecie Państwo zagrać wsteczną rotację, jest to jedna z trudniejszych rotacji do osiągnięcia. Przede wszystkim trzeba zagrać bardzo pewnie i mocno, też prosto w dół Bili. Jeżeli chce się rotacji postępowej nadać, to tutaj już bardziej w tę górną jej część, ale wtedy też należy patrzeć na treningu czy podczas meczu, żeby Mila Biała nie wtoczyła się zaraz za Milą, która została wbijana. To się często zdarza w przypadku zagrywania na wprost. Moim na przykład, kiedy gram. No ale to przy zagraniach na wprost głównie właśnie się zdarza. Ale i wśród zawodowych zawodników również takie sytuacje czasem mają miejsce. Zwłaszcza kiedy Biała jest wyprowadzona z bandy i niekoniecznie jest tam miejsce, żeby zagrać się z właśnie troszeczkę niżej w Białą. To wtedy to prawdopodobieństwo, że Biała również potoczy się do kieszeni, diametralnie wzrasta. Jeszcze takim popularnym zagraniem, jak już mamy ten wątek, jest stop ball, czyli zatrzymanie Bili Białej w miejscu. Trzeba uderzyć ciut poniżej środka białej, albo też można dość mocno i nisko w Bilę między suknem a białą. Wtedy wytwarza się tarcie i ona może zwolnić przy odpowiednio nadanej prędkości, więc są dwa różne rodzaje zagrania stop balla. To takim właśnie stop ballem popisał się na dzień dobry Grzegorz Biernacki, otwierając niejako to spotkanie atakiem przez cały stół. 35. Na razie bez fajerwerków, spokojnie budowane to podejście. No też trudno po takim układzie było oczekiwać fajerwerków, bo dość prosto wszystkie czerwone wyłuskane tak naprawdę do grania po tej prawej dolnej części stołu. Więc tu tylko takie delikatne zdrapywanie ich ze stołu i kontynuacja 43. Najczęściej na Bili czarnej. Troszkę trzeba sobie teraz pomóc i zarazem przedłużyć narzędzie pracy. Ale grę opanowaną z przyrządu również Mateusz ma, więc nie stanowiło to większego problemu. 34. Przy zagrywaniu z przyrządu, jeszcze z koniecznością dokręcenia tych wszystkich przedłużek, bardzo często dużym problemem jest określenie odległości tipa od białej. No, fantastyczne zagranie. Nie zatrzymał się na Bili żółtej. 35 punktów na stole w tym momencie. 51. No i przy takim układzie 56. No to trudno tutaj upatrywać jakieś szanse jeszcze dla Grześka Biernackiego, by mógł powrócić do stołu. Ale też jak ładnie rozegrane to podejście, bez żadnego bałaganu na stole, wszystkie kolorowe na swoich punktach. No i na pewno takich układów Mateusz w swoim życiu już mnóstwo rozpracował.
To, co może dziwić Państwa jako obserwatorów w przypadku Mateusza Baranowskiego, to w niektórych zagraniach bardzo dobrze widać dość nietypowa pozycja i składanie się do bili białej. 70. Jest praworęczne, ale jego dominujące oko jest lewe, dlatego dość niestandardowo 76. się do niej składa. Jest to trochę podobna pozycja do tego, co prezentuje Neil Robertson. Mateusz zresztą sam mówił w wywiadach, że zdarzało mu się walczyć z tym nadmiernym wychyleniem głowy, ale w pewnym momencie uznał, że taka po prostu jego uroda i tak jest mu wygodniej. Dokładnie, odkąd pamiętam, to zawsze miał ten przechył głowy i chyba już nie ma sensu tego zmieniać, bo może tylko pogorszyć swoją jakość gry, skoro już się przyzwyczaił i po prostu ta gra się klei, no to już nie ma sensu tego modyfikować. Na prowadzeniu zatem Mateusz Baranowski. Tak, a przez pierwszą część pojedynku, właściwie tego frame'a, w ofensywie dużej był Grzegorz Biernacki. 38 punktów, ale to jednak ta klasa zawodnika, który wygrywał różnego rodzaju turnieje i który w zeszłym roku mierzył się w finale, pozwoliła mu wykraść frame'a. Drugi najciekawszych zagrań z tej pierwszej partii. No dobrze zaczął na pewno to spotkanie Grzegorz Biernacki, potem zabrakło troszkę szczęścia i efektem tego strata pierwszej partii. Tak, sam Grzegorz Biernacki gra w grupie E z Antonim Kowalskim, Tomaszem Bystrzyńskim i Marcinem Karłykiem. Z dwoma ostatnimi wygrał 4-0, z Antkiem Kowalskim 4-3. W ostatniej 16 trafił na Feliksa Lidera, z którym wygrał 4-1, a w ćwierćfinale mierzył się z kolei z Jarosławem Kowalskim. Tutaj wygrał 4-2, a ostatni frame wygrany był na czarnej bili. Piękne, długie uderzenie w lewy górny róg stołu. No właśnie ta wygrana Grzegorza z Antkiem Kowalskim była takim no, sporym zaskoczeniem. No może takim taką pierwszą oznaką, że jednak forma Antka Kowalskiego jest taka, jakby sobie życzył. Zdecydowanie właśnie. Też chciałem do tego nawiązać, że po tym pojedynku już można było się zacząć zastanawiać, czy ten start w tym roku będzie tak udany. To już historia. No i niewiele zabrakło i na wbicie miałby czerwoną Grzegorz Biernacki. Chyba że na ostre cięcie również decyduje się. Właśnie, albo szalone ostre cięcie. Albo bawienie się z przerzucaniem bili białej z jednej bandy na drugą, ewentualnie do kieszeni. Chciał połączyć jedno z drugim, czyli wbić ostre cięcie, i się odstawić. Tak, z jednoczesną odstawną w górną część stołu, ale na tym razem szczęście nie było po jego stronie. Jeszcze biała znalazła się w kieszeni. Tak, faul za 4 punkty po niej. Rywal dostaje tak zwaną białą w ręce, może sobie ją umieścić w polu D. Jeden. Tak jak mu najbardziej odpowiada, co przed chwilą uczynił Mateusz Baranowski. Bardzo ładne uderzenie, ale kontynuacja. No można było więcej z tego zagrania wyciągnąć. Troszkę zawiedziony na pewno Mateusz. Cóż, Mateusz Baranowski jeszcze może sobie postawić za cel osiągnięcia najwyższego breaka turnieju. Owszem, może. Najwyższy na jego koncie to 107 punktów. No to jak na standardy Mateusza nie jest za wiele.
Ale teraz się myli. Dość szczęśliwie i zaraz będzie double. Jednak nie. Siadam. Szczęśliwe to zagranie. Jeszcze na dodatek pozostaje na bili czarnej. Kącik jest, tak, do odsunięcia czerwonych. No może delikatne 15. Teraz utrudnienie ze złożeniem się do kolejnej czerwonej, ale powinien sobie z tym bez większego problemu poradzić Mateusz. 15. Na pewno dziadek Mateusza ogląda to spotkanie. Zawsze żywo zainteresowany, jak jego wnuczek radzi sobie w zawodach. Tak, on sam przyznał w wywiadzie, że na pierwszy trening zabrał go właśnie dziadek 15 lat temu prawie. Także można powiedzieć, że zawdzięcza dziadkowi bardzo wiele. Tak, najwierniejszy kibic zawsze go wspierał na treningach i pomagał mu w nich. 31. No to jest dosyć ważny aspekt, przecież takie wsparcie ze strony rodziny. No dla niektórych snookerzystów snooker jest właśnie możliwością ucieczki, tak? Mhm. Od tych problemów rodzinnych, które się pojawiały. Był taki dla Roniego Sullivana, a całkowicie bez wsparcia praktycznie był Mark Selby. 36. Tak samo, więc ważne jest to wsparcie, ale zawodnicy potrafią sobie poradzić również bez niego. 37. Jak w każdym sporcie, różnie te losy poszczególnych sportowców się układają. Akurat biograficznie, jak patrzysz na snookera i przez też genezę samej dyscypliny, 44. Te biografie są bardzo ciekawe. Może nie wśród tych zawodników, że tak powiem, wychowanych 45. Już na sukcesach z, powiedzmy, tych lat 2001-2010, ale na tych zawodnikach, mówię tu o zawodnikach starszych. Wiadomo, że inne będą biografie tej nowej generacji zawodników chińskich, którzy zostali wysłani po to, żeby wygrywać tytuły mistrzowskie i po prostu zaprogramowani od samego początku 52. do tego, żeby sięgać po zwycięstwa, a inne będą osób, które snookera uczyły się jeszcze w barach, uciekając ze szkoły, żeby tylko móc pójść na trening. No pytanie, czy u chińskich zawodników właśnie to zaprogramowanie nie jest przyczyną, że jakoś żaden z tych reprezentantów tytułu Mistrza Świata zdobyć nie może. No i jeszcze im się przychodzi mierzyć ze starymi wygami, jak John Higgins, Ronnie O'Sullivan, czy Stephen Maguire, który już skończył 40 lat chyba, ostatnio nawet. No i ciągle mi się wydawał taki młody. No pytanie, co będzie w momencie, kiedy faktycznie 58. na scenie zostaną ich równolatkowie z innych krajów. Nawet z ojczyzny. 59. Snookera. To jeszcze długo do tego nie dojdzie, na szczęście. Mocniejsze zagranie, aby troszeczkę naruszyć ten układ. To się udaje. 62. Pytanie jak z kontynuacją. 66 punktów, 67 na stole. A przepraszam, 75. Uciekła mi jedna czerwona. Decydował się na to ostre cięcie do lewego rogu. Jeszcze popracował 63. tutaj boczną rotacją. Uzyskuje całkiem sympatyczny kąt do nabili niebieskiej, aby powrócić sobie do czerwonych. No i w tym momencie mamy 5 czerwonych, 67 punktów na stole. 68. No i teraz czekamy na setkę w takim razie. 69. Układ taki, że jak najbardziej jest to możliwy break do uzyskania.
Tak, najwięcej punktów w tym pierwszym półfinale, jeśli chodzi o break. 78 zdobył Antoni Kowalski. Były też dwa występy po 66 w breaku. Tutaj i Antoni, i Konrad zdobywali tyle w jednym podejściu, więc tej setki jeszcze w półfinałach nie było. 75. Przez chwilę wisiała na włosku, ale już z powrotem możemy emocjonować się dalszym wbijaniem Mateusza. Osiemdziesiąt cztery. 80. Sporo rozgrywał się przed tym pojedynkiem Grzegorz Biernacki. Tak, to z ponad pół godziny na pewno miał jeszcze przed pierwszym półfinałem. Zgadza się. Ale testował stół. Testował stół, ale jednak na razie to na takim świeżym podejściu lepiej prezentuje się Mateusz Baranowski. 99. I zaraz setka. Czerwona na równe 100 punktów, ale to jeszcze na pewno nie będzie koniec. Przed nami snukerowe przedszkole, czyli podstawowy układ kolorów na własnych pozycjach. No i ładnie można ten najwyższy break turnieju wyśrubować. 107. Na 134, o ile dobrze liczę. Z dużym prawdopodobieństwem, że to najwyższe podejście, o ile uda się szczyścić wszystkie kolorowe bile, utrzyma się już na szczycie do samego końca tego turnieju. Sto szesnaście. 121. No i czarna na, tak jak wspomniałaś, 134 punkty. No, fantastyczne skonstruowane podejście. No i wskakuje na szczyt listy breaków 100 punktowych. Tak, i mamy 2-0. A przypomnijmy, że Mateusz Baranowski to zawodnik, który nie stracił jeszcze frame'a w zmaganiach. Czyżby to miało być kolejne spotkanie, gdzie te pasy podtrzyma? No, jest to wysoce prawdopodobne, ale w sumie patrząc z naszej perspektywy, to lepiej, aby jednak coś tam po drodze stracił, aby w jakikolwiek pozytywny sposób mógł to odcisnąć swoje piętno na tym pojedynku również Grzegorz Biernacki. No, na razie w zasadzie głównie statystą w tym pojedynku i ma najlepsze miejsce poza nami do oglądania tego meczu. Ale widać, że w dalszym ciągu skupiony, mocno skoncentrowany na tym, co tu trzeba będzie ewentualnie zrobić. No i w przypadku, kiedy dostanie sytuację do wbicia, to na pewno będzie w stanie ją wykorzystać. Patrząc teraz na rozkład sił i na to, kto jest już w finale i na zawodników, którzy pozostali i obecną sytuację na stole snukerowym, kogo upatrujesz jako największego faworyta? Mateusza jednak. Mateusza.
No i to właśnie Mateusz będzie otwierać frame'a numer 3 z możliwych maksymalnie 7, jakie możemy tutaj zobaczyć. Bardzo ładne otwarcie, już teraz można powiedzieć. Bardzo czysto. O, rewelacja wręcz. Nie pozostawia swojemu rywalowi praktycznie nic do grania. No mocno na razie przyciśnięty do muru Grześ, trzymany daleko od wbijania. I faul. I chybienie. Za 4. Całe szczęście, że za 4, bo mogło się skończyć na czarnej. No, rozważa tutaj zagranie Mateusz Baranowski. Może poprosić o odtworzenie sytuacji sprzed zagrania. Natomiast no wiadomo, jak to się skończy. Grzesiek będzie po prostu próbował dotoczyć do skupiska bil czerwonych. To też dość przyjemny układ dla sędziego, żeby cofać zagranie i ponownie umiejscowić białą bilę tam, gdzie była chwilę wcześniej. Najwięcej emocji sprawiają takie zagrania, które są faulowe, rozbijają po drodze jeszcze trochę układ. I no wtedy sędzia musi się naprawdę napracować, żeby wszystkie bile z powrotem na swoje miejsce poustawiać. To jest właśnie wtedy największe wyzwanie. No dzisiaj często są do dyspozycji te pomoce, czyli na przykład ujęcie stołu sprzed zagrania, które gdzieś tam pomaga, ale i tak no zawsze warto samemu zapamiętać, jak te bile były poustawiane. Tak, zresztą możecie Państwo zauważyć w meniturze, to czasem widać, że sędziowie proszą o chwilkę jeszcze cierpliwości przed zagraniem zawodnika, żeby mogli bardziej zapamiętać układ białej w stosunku do otaczających ją bil, żeby później łatwiej było im się nastawić na to, żeby w kolejnym zagraniu ponownie ten sam układ bil ustawić na stole. No, są różne sposoby na zapamiętywanie tego układu, gdzieś tam odniesienie do odległości, bil od długich, od krótkich band. Różne sposoby można to sobie wywizualizować, grunt, żeby to było skuteczne. No, tym razem nieudane zagranie przez cały stół. No i niezły bałagan na tym stole. Bardzo otwarta gra, przynajmniej na początek. Dla Grzegorza Biernackiego i może to jest ta szansa, na którą czeka od dwóch frame'ów. Być może gdyby z tego układu udało się zbudować wygrywające podejście, to zmieniłby nam się troszeczkę scenariusz tego meczu. Jeden. Bardzo rozsądnie od razu pozycjonuje sobie do bili czarnej, aby jak najszybciej przywrócić ją na swój nominalny punkt. Tak, aby była ona dostępna do rozgrywania w obu kierunkach i na niej budować i zdobywać kolejne punkty. Teraz musimy uważnie komentować zagrania Grzegorza, bo on sam przecież snookera komentuje, para się dziennikarstwem, więc potem na pewno jakąś opinię nam wystawi. No cóż, musimy jakoś to udźwignąć. Tak. Siedem. A propos snookera, generalnie już teraz chciałabym Państwa zaprosić na Tour Championship na antenie TVP Sport od 22 marca. Razem z kolegami zapraszamy na spore mainturowe emocje. Cały tydzień z jednym turniejem na antenach TVP Sport. 10. No i będziecie można też usłyszeć przy tej okazji. No póki co jestem w grafiku, więc tak, na razie tak.
Może już jakiś twój fanklub się zawiąże. Tylko na to czekam, naprawdę. 11. Standardowy poker face na twarzy Mateusza Baranowskiego w momencie, gdy jego rywal zaczyna budować breaka i ma szansę na dość długie pozostanie przy stole. Zawsze jest bardzo ciekawe obserwować te reakcje zawodników, którzy czekają na swoją szansę. Niektórzy przyznawali się do tego publicznie, że liczyli plamy na suficie w Crucible Theater na przykład, czekając aż dojdą do stołu. Inni przelewali wodę ze szklanki do szklanki, żeby czymś zająć umysł, więc no różne sposoby. Każdy ma jakiś swój sposób na to, żeby wyczekać swoją szansę. Można albo właśnie zamknąć oczy, by dać sobie chwilę odpoczynku, bynajmniej nie przysnąć, ale taki chwilowy reset zrobić. 25. Każdy sposób dobry, byle skuteczny, by jakoś pozytywnie w każdym razie spożytkować ten czas. A z drugiej strony też nie bardzo można się rozluźnić, bo w każdym momencie rywal może popełnić jakiś błąd i trzeba będzie szybciutko znowu tą koncentrację złapać. No może teraz warto pomyśleć o naruszeniu tego układu. Czy jeszcze będzie starał się wychodzić na te luźne czerwone, jednak na prawą część stronę wyprowadzona biała bila. Z jednej strony rozluźnienie tych czerwonych to na pewno jest jakaś perspektywa dla Grzegorza Wiernackiego. Z drugiej ta czarna, 32. Która nie znajduje się na swoim nominalnym punkcie, w tej chwili ten punkt okupowany jest przez różową. Też gdzieś pewnie krąży mu po głowie. Więc naruszenie najpierw układu czerwonych, później sprowadzenie różowej na swój nominalny punkt i uwolnienie bili czarnej, co z pewnością ułatwi rozgrywanie dalszej części breaka. Trzydzieści pięć. No, pełna koncentracja ciągle zachowana. Tak, bo to był ten haust powietrza po chwilowym bezdechu, więc nic dziwnego, że jak najgłębiej chce w płuca to powietrze Grzegorz Wiernacki wziąć. Między frame'ami też na pewno przyda się łyk zimnej wody dla odświeżenia. No bo zakładamy, że... 40. W tym frame'ie da radę już w tym podejściu da radę zbudować już wygrywające podejście. No, a Mateusz nie wierzy. Chyba nie wierzy, żeby puścił to z rąk. Przypomniamy, że na samym początku zmusił rywala do faulu. 41. I stąd te 4 punkty na jego koncie. No, Mateusz niejedno już widział w swojej karierze. I też na pewno będzie wiedział, jak zareagować. 47. W takiej sytuacji, no tak jak wspomniałem, może to być dość istotny frame w kontekście całego spotkania. No gdyby miał przewagę 3-0 i pamiętając jego przygodę z Mistrzostwami Polski w tym roku i jego czyste konto,
Myślę, że to mogłoby już w tym momencie oddziałać dość mocno na jego rywala. No i w ogóle mając 48. Tak dużą stratę, w zasadzie nie można sobie pozwolić na żaden błąd, co też gdzieś tam siedzi w głowie zawodnika. No ale jeszcze nie wybiegajmy za daleko w przyszłość. Tutaj układ jest jak najbardziej do zrobienia. Ale jeszcze trochę punktów dla bezpieczeństwa Grzegorz Biernacki musi zapisać na swoje konto. 44 punkty przewagi zaledwie, a 75 jeszcze pozostaje na stole, więc jeszcze co nieco trzeba tych czerwonych pościągać, aby już komfortowo poczuć się w tym frame'ie. No i kiedy już ta przewaga będzie wygrywająca, no to możemy z góry zakładać, że wtedy Grzesiek zaprezentuje nam być może kilka bardziej frywolnych uderzeń. Tak, aby z przytupem zakończyć tego frame'a. Myślę, troszkę zestresowany wydaje się Grzesiek, jeszcze to poprawianie pozycji. To raz, dwa. To normalne, że snukarzyści sięgają po kredę, ale zazwyczaj sięgają po nią raz przy danej akcji. Mhm. A tutaj już kilka razy Grzegorz po nią sięgnął, co było widać w poprzedniej akcji między innymi. No, 55. Bardzo komfortowe te warunki do grania tutaj w studiu. Niemal absolutnie cisza, nic nie rozprasza zawodników. Z drugiej strony myślę, że patrząc na obecną sytuację światową i na to, ile już trwa ta kompletna cisza wśród snukerzystów podczas meczu, wielu z nich powiedziałoby, że oddałoby wiele, żeby ci kibice i ich nawet czasem zbyt entuzjastyczne i niespodziewane reakcje wróciły do snukerowych hal. No właśnie dlatego Stephen Henry tak bardzo wzlekał ze wznowieniem kariery, bo właśnie mówił o tym, że on głównie chce wrócić dla kibiców. A kibiców jak nie było, tak w dalszym ciągu być nie może. Miejmy nadzieję, że chociaż na Mistrzostwach Świata jakaś skromna, okrojona grupka będzie mogła się w Crucible pojawić. Miałam ostatnio przyjemność rozmawiać ze Stephenem Henrym właśnie. O proszę. Udzielił wywiadu. Jest ciągle dostępny na stronie sport.tvp.pl, jeżeli państwo jesteście zainteresowani. Tłumaczył tam powody powrotu. No i tym głównym było to, że po prostu snookera w pewnym momencie brakuje. Też próbował być blisko tego snookera, bo prowadzi w swoich mediach społecznościowych lekcje dla początkujących snookerzystów i tych bardziej zaawansowanych. Rady można znaleźć pod nazwą Q-Tips. Nawet swój własny merch już ma, związany właśnie z tym, nie wiem jak to nazwać, programem czy wypracowanym 75. systemem. No tam w kinach głównie też jeszcze, kiedy mieliśmy, że tak powiem, wszystko funkcjonowało normalnie, często bywał, grawał w turniejach pokazowych. 76. A wydaje mi się, że w jego przypadku to nie do końca jest tylko tęsknota za snookerem, tylko po prostu te rekordy zaczęły mu uciekać i w końcu ma co gonić. I może właśnie to jest ta motywacja, której potrzebował do tego, aby znowu powrócić. Z drugiej strony jest to też taki zawodnik, który w latach 90. przyzwyczaił się do wygrywania. No właśnie. Więc w momencie, kiedy nie wygrywa, to doprowadziło go do rozbratu snookerem w 2012 roku. Pamiętamy, po w Mistrzostwach Świata przegrał ze Stephenem Maguire'em 2-13. Ale za to wbił tam maksymalnego breaka. W każdym razie nie jest to człowiek, który lubi przegrywać. Myślę, że jeżeli długo nie będzie się to układało po jego myśli, to tak jak powiedział zresztą, nie zawsze będzie obstawiał przy swoim zdaniu i niekoniecznie zwiąże się z każdym możliwym turniejem, czy zostanie przez kolejne 10 lat w main turze.
O, i szkoda, że ta czarna nie wpada. Oczywiście nie ma to absolutnie znaczenia co do losów partii, natomiast no, czekaliśmy tutaj, trzymaliśmy kciuki za breaka stupunktowego. No cóż, setki wbić się nie udało, ale to co najważniejsze, zrobił już dużo wcześniej. Odrabia jednego frame'a i tylko jedną partią na prowadzeniu jest Mateusz Baranowski. Trzeba wziąć głęboki oddech, to w przypadku Grześka, w przypadku Mateusza jeszcze łyk wody. No na pewno będzie starał się jakoś skutecznie odpowiedzieć na to wysokie podejście Grzegorza Biernackiego. Mimo tych nerwów bardzo dużo spokoju w grze Grzegorza Biernackiego, przynajmniej przez większość tego podejścia. Tak, tak. On dość czysto, bez jakiejś nadmiernej szarpaniny. Raczej starał się sprawować kontrolę nad układem, niż jeszcze sobie go komplikował. Widać, że jest zestresowany, natomiast samo podejście bardzo ładnie budowane tutaj. Nie można mieć nic do zarzucenia. No tak jak mówię, troszkę może szkoda, że tej setki wbić się nie udało, ale całokształt na razie jak najbardziej na plus i nic nie stoi na przeszkodzie, by naprawdę nawiązał tutaj równą walkę z Mateuszem Baranowskim. Tak, a jego najwyższe podejścia w tym turnieju to 2 razy po 93. No, na te setki zawsze miło jest popatrzeć, ale same breaki stupunktowe meczu nie wygrywają. Wygrywają jedynie pojedyncze frame'y. No chyba, że jest ich dużo, z rzędu najlepiej, to wtedy wygrywają. No tak, 4 setki z rzędu, to mielibyśmy bardzo szybki mecz. Oby taki scenariusz nie przytrafił się w finale na przykład. Tam gra na troszkę większym dystansie, zagramy w modusie najlepszy z 11 frame'ów. Negatywna, tylko odstawna ze sprowadzeniem białej bili na dolną bandę. Też jeszcze nie do końca udało się to zrobić, ale jest bezpiecznie. Chyba, że czerwona tam na prawo, ta najbliżej stojąca od skupiska. No właśnie. Jeden. Oj, rozgrzał się tym poprzednim frame'em. No dobrze, dobrze. Ja tak przewidywałem, że tutaj będziemy mieli wyrównane spotkanie. A to, co wspomniałem na początku tego spotkania, że Grzesiek jest nieprzewidywalny. Też zdaję sobie sprawę ze swojej pozycji, z której startuje. Nikt nie powiedziałby przed startem, raczej nikt. Albo większość, może inaczej, bardziej dyplomatycznie, nie powiedziałaby, że jest głównym pretendentem do tego, żeby sięgnąć po złoto mistrzostw Polski, jeżeli byśmy się zapytali, rzecz jasna, przed samym turniejem. Grześkowi zazwyczaj lepiej idzie w fazie grupowej, no, potem coś tam się dzieje, kiedy już awansuje do pucharówki, gdzieś tam traci tą koncentrację, tą skuteczność, ale w tych mistrzostwach no, widać, że przygotowany naprawdę solidnie. Wiesz, czarny koń, czarny strój, wszystko pasuje. Wszystko czarne. Tak, czarny charakter. I właśnie co chciałem powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Ale tak będzie mógł powiedzieć ewentualnie Mateusz Baranowski, jeżeli z nim przegra. No i trzeba sobie powiedzieć, że gdyby rzeczywiście tutaj Grzesiek miał wyeliminować Mateusza Baranowskiego, to byłaby to spora niespodzianka, że ubiegłoroczni finaliści nawet nie dotrą do tego najważniejszego meczu.
świetnie właśnie, miałem o tym wspomnieć, że to jest ten moment, kiedy można w ten sposób zagrać z naruszeniem tego układu, na rozsypanie sobie 20. tych czerwonych i wykreowanie niejako gry. Ta rotacja zrobiła swoje. Na tak tej jest. Powtórce mogliście Państwo zobaczyć, jak niski był to mostek, z którego zagrywał te wile Grzegorz Biernacki. Czyściutkie wbicie, gdzieś tam biała ucieknie w górną część stołu, ale spokojnie będzie można powrócić tutaj na dół. Chyba że jednak zdecyduje się na bardziej defensywny wariant, ale... Ale by było szkoda, szkoda prawda? Szkoda oddawać ten stół tak pięknie przed chwilą otwarty. No ale sprawił, że dość wymagające uderzenie wyglądało stosunkowo łatwo. 24. Mógł troszeczkę jeszcze niżej tę białą sprowadzić. Troszkę musi się tu jeszcze pomęczyć, budując to podejście. No na pewno ten puchar mistrza Polski to jest to, czego Grzegorzowi brakuje w jego już wieloletniej karierze. 25. No i też nasuwa się taka myśl w sumie, skoro już doszedł tak daleko, no to jak nie teraz, to kiedy? Dokładnie, 27 lat, rocznik 93, więc 28 rocznikowo. No już nie można o nim powiedzieć młody, zdolny. Już to jest moment, w którym od większości snukerzystów tych pierwszych sukcesów się zaczyna wymagać, albo może nawet nie wymagać, ale oczekiwać. Więc w takim turnieju na pewno ten sukces byłby dla niego czymś wielkim. 28. Mateusz przed sobą ma jeszcze zdecydowanie więcej czasu, ale na pewno tutaj nie będzie odpuszczał. Na razie jednak niewiele może zrobić. No między nimi 4 lata różnicy. No ale właśnie to też się przekłada na to, że rocznikowo może jeszcze wiele tych tytułów mistrza Polski więcej zdobyć. No zmuszony do zagrania bili odstawnej, no ale jest to skromna, bo skromna, ale jednak zaliczka w wysokości 28 punktów. A propos wieku, to najstarszym zawodnikiem, który wystartował w Mistrzostwach Polski w tym roku był Jason Wright z Krakowa, 51 lat. Najmłodszy kto? Najmłodszy? Anton Kowalski. Oczywiście. Ale już też nie taki młodziutki jak kiedyś. Pamiętamy jeszcze go za takiego dzieciaczka. No tak, właśnie przygotowując się do tego turnieju miałam przyjemność obejrzenia materiału z 7-letnim Antkiem Kowalskim. Grał wtedy w wieku 7 lat z Markiem Selbym i zbijał z nim piątki w turniejach. Trzeba było się do mnie zwrócić. Ja tam mam spore archiwa snukerowe. Mam pojedynki, które nawet rozgrywał na antenie TVP wiele lat temu. Taki jeszcze właśnie malutki chłopaczek.
No ten układ dosyć mocno otwarty, więc trzeba się tutaj pilnować, żeby nie wystawić jakiejś łatwej bili do zaatakowania. No docenię to zagranie Grzesio. Czy nie będzie za lekko? No chyba niestety. Troszkę za gruby ten kontakt. Brakuje nam trochę tutaj ujęcia kamery z lewego dolnego rogu, żeby zobaczyć, jak tam te czerwone się układają. Ale widać, dobrze się układają. Oj. Czyli jednak w jakiś sposób ta przerwa wpłynęła na Mateusza Baranowskiego, mimo bogatego doświadczenia. No, wybity z rytmu przede wszystkim. Wybity z rytmu. No, na pewno chciałby się dorwać do jakiejś łatwej bili do zaatakowania i tutaj pokazać Grzegorzowi, że nie pójdzie mu z nim tak łatwo. No tutaj wbicie bili czerwonej to jedno, ale uzyskanie jeszcze pozycji do koloru to drugie. No to właśnie a propos tych kolorowych bili, sytuacja skomplikowana, tak? Te dolne nie są czarne z wyrzucona, różowa przy niebieskiej. Trzeba będzie trochę pograć rotacjami, chcąc powrócić na kolory. Ale w końcu Mateusz przy stole i teraz w zasadzie tylko od niego zależy, jak długo przy nim pozostanie. Też trzeba odpowiednio zarządzać tutaj tymi siłami, bo przecież przed jednym z tych zawodników jeszcze dzisiaj pojedynek finałowy, w którym już komfortowo czeka Konrad Juszczyszyn. On zdecydowanie bardziej wypoczęty będzie, przystępując do tego wieczornego pojedynku, co też może delikatnie wpływać na jego korzyść. Tak, przypomnijmy, że ten pojedynek akurat miał się zacząć o 15, a zaczął się trochę przed 16. Więc jest ta godzina różnicy jeszcze. Oj, no takie... Może nie Mateusz Baranowski. Bila może była, nie była z tych najłatwiejszych, natomiast trudno było tutaj spodziewać się pudła. Świetne kolejne wbicie Grzegorza Bierneckiego. Dobrze, że chociaż różowa jest na swoim punkcie, to nie trzeba będzie aż tyle podróżować z białą bilą, gdzieś tam grając do na przykład niebieskiej bili za każdym razem.
Bardzo miękko i czysto wpadają mu te wile. 6. Widać, że jest już duży spokój. Nawet się trochę uśmiecha. No właśnie, właśnie. Też na to zwróciłem uwagę. Z tego, co nam się udało dowiedzieć, czeka na niego niespodzianka tutaj. Ma przyjechać jego dziewczyna. Więc niezależnie od wyniku ma na co czekać. Plan B Pola Huntera się przypomina. Dawne czasy. 7. No ale ja często powtarzam, komentując mecze, że rzadko kiedy kibicuję któremuś z zawodników, no bo ciężko mi ściskać kciuki za jednego konkretnego, bo wszystkich się zna, lubi i szanuje i jakoś tak no, bardziej stawiam na 12. Dobry mecz i na tym mi chyba najbardziej zależy. Natomiast patrząc od początku mistrzostw, jak prezentuje się Grzesiek w tych zawodach, to przyznam się szczerze, że mimo ogromnej sympatii do Mateusza Baranowskiego, to po prostu zaczynam ściskać mocno kciuki za Grześka, bo po prostu to, co wspomniałem też wcześniej, no biorąc pod uwagę te lata spędzone przy stole, po prostu 13. Ten tytuł już mu się należy i bardzo ciężko na niego w tym roku pracuje. Prawda jest też taka, że wypada chyba trochę też kibicować tym, którzy w teorii nie są faworytami. Tymi underdogami takimi, nie? Tak, to tak. Jest... Niektórzy tak uważają przynajmniej. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Tak czy inaczej, póki co zapowiada nam się taki sam rezultat, jak w poprzednim pojedynku półfinałowym. Tylko że tam, pamiętajmy, było 1-1 i jakby z tego pułapu wychodziło się do budowania potem w wyniku 2-2. Tutaj tym większy szacunek dla Grzegorza, że wyszedł z 0-2. Dwadzieścia osiem. Dwadzieścia dziewięć. Też dużo można powiedzieć po tym, jak wygląda w ostatnich momentach przed uderzeniem jego kij. Bardzo spokojnie, pewnie prowadzony, z żadnych dodatkowych ruchów. Nic się nie wyślizguje jakby przy uderzeniu. To jest duża rzecz. Potem poznaje się pewność siebie i też duże wypracowanie poszczególnych zagrań. Ci z Państwa, którzy nie trenują na co dzień snookera, mogą sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy już jest ta sama końcówka przed uderzeniem, uderza się, to wtedy ten kij czasami odchodzi. Jeżeli się nie skontroluje go odpowiednio, nie skontroluje się też postawą ciała z odpowiednio z pozycji, to wtedy ma tendencję do tego, żeby pójść do góry, co jest szczególnie niekorzystne, kiedy gra się blisko z innymi bilami, bo wtedy bardzo łatwo o jakiś niepotrzebny ruch. Tutaj jest bardzo dużo spokoju. Myślę, że też o wiele więcej niż wcześniej wydawało mi się w tym, co w ostatnim frame'ie w szczególności widziałam po Antku Kowalskim. 36. 57 przewagi, 51 już tylko na stole. Jeszcze przydałoby się dobić tą czerwoną, aby już ostatecznie wybić z głowy Mateuszowi Baranowskiemu ewentualny powrót do tego frame'a. 37. Fantastyczne wbicie z niełatwej pozycji, dosyć mocne zagranie. Tak, że sklejone praktycznie ze sobą bile, to jeszcze 43. Bliskość bandy.
fantastyczny powrót na tą najniższą czerwoną. No to co? Teraz... Oj, chciałem powiedzieć, że będziemy śrubować tego breaka. No szkoda, szkoda, że nie udało tutaj się zbudować większego punktowego. Ale... W tym momencie na stole 43. No ja myślę, że treningowo tutaj Mateusz, może nie tyle treningowo, co po prostu, żeby rozgrzać rękę, podszedł do stołu, bo jednak odsunięty od zagrań. Też to było widać w momencie, kiedy miał otwarte czerwone. Jeszcze wtedy kolory były w różnych dziwnych miejscach. Nie było różowej na punkcie i czarna była po prawej stronie. Wydawałoby się, że układ jak najbardziej do zrobienia, a jednak wtedy właśnie pomyłka wynikająca prawdopodobnie z tego, że przez ostatnie dwie partie niewiele czasu miał na to, żeby rozgrzać rękę przy stole. Jeden. No może się okazać, że tutaj dogrzeje się jeszcze Grzesiek Biernacki. On na pewno teraz jest w natarciu, jest w uderzeniu. To też tak trochę jest, że jak wiesz, że już raczej przeciwnik nie odrobi faktycznie tej straty. Nawet mając nie wiadomo ile snookerów. A mimo to podchodzi do stołu, to wiesz, że gra na troszeczkę zirytowanie siebie i też podbudowanie... Zrzutowanie ciebie i podbudowanie siebie. Dokładnie. Więc wtedy chcesz już do tej ostatniej bili nie dać mu podejść do stołu, jeżeli znowu masz 15. szansę do tego, żeby się przy nim znaleźć. Osiemnaście. Dwadzieścia dwa. No i cóż, do końca wyczyści ten układ Grzegorz Biernacki. No taki chyba delikatnie... Sztyczek w nos. Tak, i niespodziewany początek tego spotkania. Nawet nie tyle początek, co po prostu przebieg. 2-2 po czterech rozegranych frame'ach. No na pewno nie do śmiechu i nie w nastroju obecnie Mateusz Baranowski, co widać po jego twarzy. Zadowolony za to z siebie może być Grzegorz Biernacki. Nadal wszystko jest jednak jak najbardziej otwarte. Tutaj ten wynik 2-2 jest, pozostawia tak naprawdę wszystko jeszcze w grze. Ja ciekawa jestem, czy ta przerwa przysłuży się właśnie Mateuszowi Baranowskiemu. Czy ta chwila oddechu, odcięcia się od gry, może jakiś odpoczynek, rozmowa z kimś bliskim spowoduje, że z nową siłą wejdzie w drugą część starcia. Wielokrotnie byliśmy świadkami, jak to przerwa właśnie potrafiła diametralnie odmienić pojedynek. No z punktu widzenia Grzegorza Biernackiego pewnie lepiej byłoby, aby ona teraz nie następowała. No ale cóż, zobaczymy, jak ten pojedynek się nam potoczy. No dobrze, to my w takim razie zostawiamy Was, zapraszamy na krótką przerwę, ale przed nią studio Marek Zubrzycki i Wojciech Lembrych. Witamy ponownie w naszym studio. Po pierwszej sesji drugiego półfinału jest z nami nasz ekspert Marek Zubrzycki. Marku, powiedz, no zupełnie inny drugi półfinał. Wynik tak jak wtedy, 2-2, ale tu mieliśmy mocne uderzenie Mateusza Baranowskiego. Najwyższy break turnieju 134 i zaraz przebudzenie Grzegorza Biernackiego, który równie mocno 89, ale dał sygnał do tego, że nie będzie się poddawał. Tak, tutaj spotkało się dwóch bardzo dobrych zawodników i pierwsze trzy partie to jest ewidentnie czysta wirtuozeria snookera, ponieważ mieliśmy trzy wysokie breaki, w tym jedno czyszczenie od początku do końca i tak naprawdę był to snooker na najwyższym poziomie. Czwarta partia tutaj wykazała troszeczkę wojnę nerwów i było widać tu u jednego i drugiego zawodnika, że troszeczkę te nerwy odgrywają rolę, bo zarówno troszeczkę gubili pozycję, były małe pomyłki na wbiciach, bo zarówno jak jeden, drugi zawodnik wiedzieli o tym, jak ważna jest ta partia. Jeden schodziłby i
udało mu się zejść z remisowym wynikiem, drugi prowadziłby 3-1 i byłoby mu o wiele łatwiej. Oczywiście na początku meczu faworytem po tych dwóch pierwszych partiach był Mateusz Baranowski. Grzesiu sprawiał wrażenie, że no, zderzył się z Lokomotywą, natomiast potrafił zebrać dużo sił, odpowiedział ładnym, wysokim breakiem. I ta czwarta partia pokazuje, że moim zdaniem to on faworytem będzie w drugiej części tego meczu. Tak, przedstawialiśmy Grzegorza przed rozpoczęciem tego półfinału. Wspomniałem, że to jest czarny koń tegorocznych rozgrywek. Grzegorz jakby znikąd pojawił się teraz w czołówce polskiego snookera. Mateusza dobrze znamy, był w ubiegłym roku finalistą, jest obecnym wicemistrzem Polski. Grzegorz w tym roku pokazuje świetną formę. Tak, pokazuje bardzo dobrą formę. To nie jest zawodnik znikąd, bo znam go już bardzo długo. On też bardzo dużo czasu poświęcał zawsze na trening. Potrafił całymi nocami trenować, tygodniami, miesiącami. Oczywiście zajmował się też innymi elementami. Były okresy, gdzie ten snooker troszeczkę schodził na drugi plan, ale jak on sam mówi, bardzo kocha tego snookera i nie wyobraża sobie życia bez niego. I to nie było tak, że on odpuścił całkowicie trening, tylko ta jednostka treningowa na pewno była zmniejszona do paru godzin w tygodniu, a przed mistrzostwami, jak sam mówi, no to zmaksymalizował to i to były no, nie 2-3 godziny dziennie, tylko dużo więcej. No to w takim razie jeszcze dodajmy tego smaczku snookerowego. Powiedz o technice obu zawodników. Jak to wygląda z perspektywy znawcy, naszego eksperta, technika? Widać, że Grzegorz na pewno poprawił, bo dużo spokojniej składa się do tych uderzeń, dużo spokojniej przygląda się, wybiera pozycję. Chociaż rozmawialiśmy przy okazji czwartej partii, na początku nie zaatakował trudnej do środka, a później tą samą poprawił i już skończył na 2-2. Tak, podsumowując, no, Grzesiu zawsze pracował nad techniką. On zawsze miał poprawną technikę, dopieszczał tam malutkie niuanse i on, można go zdecydowanie postawić jako wzór zawodnika z bardzo dobrą techniką. Mateusz w swojej karierze ostatnio, w przeciągu ostatnich 2 lat popracował też dużo nad techniką, zmienił ją i w tym momencie jest to jego naprawdę duży oręż i rozwija się i idzie w bardzo dobrym kierunku i stara się być i tak naprawdę jest coraz bardziej skuteczny i powtarzalny i to jest najważniejsze. To zapytam tak jak przy okazji naszej pierwszej rozmowy, kogo widzimy w finale? No, ciężko mi powiedzieć. Chciałbym, żeby skończyło się deciderem oczywiście. Natomiast no, tutaj zarówno jeden, jak i drugi zawodnik może pokazać jedno, dwa dobre podejścia i przechylić szale na swoją korzyść. Trzymamy zatem kciuki za obu graczy. Drodzy Państwo, na drugą sesję tego półfinału zapraszamy za kilkanaście minut. Na pewno będzie się działo. Powracamy do spotkania pomiędzy Mateuszem Baranowskim i Grzegorzem Biernackim. Podobnie jak w poprzednim pojedynku półfinałowym, panowie porówno rozstrzygnęli pomiędzy siebie te cztery pierwsze partie. Nie brakło emocji, naprawdę. Najpierw Mateusz Baranowski prowadził 2-0. Było też 134 punkty, które zdobył, by potem wypaść nieco z rytmu i dać dojść do głosu Grzegorzowi Bierneckiemu, który wyrównał jest 2-2. No i wykorzystał ten głos, można powiedzieć, do maksimum. Zrobił tyle, ile należało, żeby jeszcze tutaj komfortowo w miarę czuć się w tym pojedynku. Ależ rewelacja. No, miałem pewne obawy, czy ta przerwa nie odmieni nam obrazu tego pojedynku, czy Grzesiek nie zostanie wybity z rytmu. Ale z drugiej strony, proszę sobie teraz wyobrazić, jak to może podziałać takie wbicie na Mateusza Baranowskiego, który na pewno miał nadzieję na to, że ta przerwa będzie korzystna dla niego. Miałam też okazję podpatrzeć nieco w czasie przerwy. Snookerzyści ze sobą rozmawiali, uśmiechali się. Atmosfera była taka w miarę luźna i neutralna, więc jakiejś wielkiej rywalizacji poza stołem snookerowym między nimi nie widać. Ale tak jak wspomniałeś, na pewno tak mocne otwarcie po tym, jak doprowadził do remisu 2-2, no Grzegorz Biernacki może umocnić swoją pozycję. Ale szkoda. Ale niestety. W nieodpowiednią godzinę to powiedział. To już jakaś taka klątwa komentatorów. Zawsze tak. Jak się zaczyna coś mówić, to akurat wtedy się jak sypnie. Jak się chwali, tak, to akurat pójdzie coś nie tak. Ale tak zwróciłem uwagę na to, że tak jak przed przerwą dosyć długo potrzebował
jakby złożyć się do kolejnego zagrania. Grzegorz tak teraz chciał chyba trochę szybciej rozegrać, no i to się właśnie zemściło. Jeszcze przetarcie kija. No. Korekcja pozycji tak po raz kolejny. Są gdzieś te nerwy. O, uzasadnione jak najbardziej. No wie, że jego kolega jest osobą, która dobrze wykorzystuje dane jej szanse. Więc teraz wie, że nie może pozwolić mu na otrzymanie kolejnej. Faul. No. I chybienie. O, jeszcze faul. Mateusz Baranowski 1, Grzegorz Biernacki 7. Zaraz pewnie dokładnie zobaczymy to na powtórce. O właśnie. Troszeczkę za bardzo centralnie. Pierwsza bila zaliczona czerwona. Jeden. I tak szybkiego powrotu do stołu pewnie nawet sam Grzesiek się nie spodziewał. Ale skoro znowu nadarza się okazja, no to tak jak i wcześniej trzeba ją maksymalnie wykorzystać. 8. Ta też ostatnia akcja pokazała, że no, może więcej odwagi dodała przerwa Grzegorzowi Bierneckiemu. Stąd dwa mocne zagrania na samym początku, w tym jedno chybione. Ale trochę niepewności nadal jest w grze Mateusza Baranowskiego. A jeszcze przy takim faulu na mieli czarnej widać, że nerwy są spore. No pewnie przed tym pojedynkiem poczuł się troszkę pewniej, jak dowiedział się, że Antek Kowalski już w tych mistrzostwach nie gra. Nemezis. Tak jest. I spodziewał się pewnie też łatwiejszego pojedynku z Grzegorzem, ale na pewno też go nie lekceważy, bo mówił o tym bodajże w trakcie innego meczu. Że zdaję sobie sprawę z tego, że Grzesiek jest naprawdę mocnym rywalem. 24. W żadnym momencie nie można stracić czujności. Tutaj jeszcze widzimy tą jedną wolną czerwoną po lewej stronie, bliżej centrum stołu, więc tutaj na pewno jest to jakieś rozwiązanie na kolejną akcję, ale jeżeli chce dłużej pozostać przy stole, Grzegorz Biernacki musi powoli myśleć nad wyłuskiwaniem kolejnych czerwonych i najprawdopodobniej szykować się 30. Do rozbicia, które też mu zagwarantuje kontynuację już wygrywającego breaka. Trzeba sobie zagwarantować odpowiedni kąt. Kąt, tak. 31. Który uzyskuje. Okay, dzięki. Tak. I to było właśnie to uderzenie, ale niestety zakończone faulem. Grzegorz Biernacki 31, Mateusz Baranowski 5. Zagranie ze stopbolem przy takim kącie na bili niebieskiej zazwyczaj użytkowane jest do tego właśnie, żeby rozbijać.
No i ma wypisane na twarzy to, że wie, że stracił szansę. Już miał na widelcu Mateusza Baranowskiego, który teraz popisuje się bardzo ładnym, czystym wbiciem i dobrą pozycją do bieli niebieskiej. Niewykorzystane okazje lubią się mścić. Teraz podobnie, z naruszeniem delikatnym tego układu, Mateusz Baranowski bezbłędnie. 6. Jeszcze gdzieś tam analizuje. Tak, widzicie Państwo, ile to jest prób złożenia się, jakie pozycje się przyjmuje. Ile myśli musi kłębić się w głowie. Tak, ale to też te ostatnie przynajmniej. Zagranie pokazują, jak wymagające fizycznie jest snooker. Mateusz Baranowski, 7. No kolejne zaskakujące pudło. A była tutaj, tak jak wspomniałaś, i trudno jest ze złożeniem się, ale na pewno trudno było się spodziewać pudła. Ale no, nieoczywista gra wystawiona dla Grzegorza Bierneckiego, dlatego jeszcze jest w miarę bezpiecznie. Dotoczenie i umieszczenie bili białej u góry stołu. Najlepiej z ominięciem tej żółtej, to by było jeszcze dodatkowe utrudnienie. Ale i tak. Chodzi tak nieźle. No właśnie, musi po bandach zagrywać tutaj. I najlepiej tylko delikatnie musnąć właśnie, żeby wyprowadzić białą z powrotem w górną część stołu. Właśnie teraz po tym jego przystąpieniu do tego zagrania zastanawiam się, czy to już nie jest troszkę rezygnacja i przez to pudło na brązowej, teraz zresztą widzimy, że trochę jednak analizuje i przeżywa. Oj, ale szansę dostaje, tak, więc dokładnie. To nie jest jeszcze koniec frame'a. Nie będzie mógł powiedzieć po tym spotkaniu, że nie dostawał szans jeden ani drugi, a wracając jakby do tej poprzedniej odstawnej Mateusza Baranowskiego, to po prostu zbyt gruby to był kontakt z czerwonymi. Tak, zbyt gruby, tylko dobry jakby szybki pomysł. Tak, pomysł dobry, tylko że bardzo szybkie wykonanie. Na to bardziej w kontekście rezygnacji ewentualnej. Cóż tu się dzieje? No właśnie, mamy serię niefortunnych snookerowych pomyłek i to z jednej i z drugiej strony. No chyba sam Mateusz nie może uwierzyć w to, co tutaj się dzieje. Ewidentnie jest zły na siebie. 1. No i tak oto przechodzi nam ten frame z rąk do rąk, natomiast na delikatnym prowadzeniu cały czas Grzegorz Biernacki i ma szansę jeszcze podwyższyć. Siedem. Przed chwilą mieliśmy 4 czerwone na stole, 59, więc układ na tyle. Teraz już 52. 15. No. Sprawdzę wynik, Grzegorz. Taka jest to umiejętność szybkiego liczenia w głowie, też jak najbardziej przy snookerze pożądana. Też 16. Właśnie ta kalkulacja, ile tych punktów jest potrzebne, żeby zapewnić sobie zwycięstwo we frame'ie. No taka myśl przemknęła mi przez głowę przed chwilą, że jeżeli by się tak rzeczywiście udało Grzegorzowi wygrać te Mistrzostwa Polski, no to chyba powinien od firmy Majestato odkupić ten stół.
Już teraz maksymalnie Mateusz Baranowski, wynik, który osiągnie bez snookerów, to 56 punktów. Ach, przepraszam, jest 24. Jeszcze przecież jedna wila czerwona u góry stołu, to jej nie policzyłam. Więc faktycznie dopiero teraz układ na 43 punkty. 31. No powiedzmy sobie szczerze, w tym frame już powrotu 32. Dla Mateusza Baranowskiego nie ma, absolutnie. No i wynik no dosyć mocno niespodziewany. No ale lepiej dla Grzegorza, żeby dokończył bijanie, oczywiście. Bo patrząc na to, jak się zakończył poprzedni frame, najprawdopodobniej Mateusz może chcieć podejść jeszcze do stołu. Grzegorz Biernacki, 32 i frame. A jednak nie. Jednak poddaje. Gdzieś tam chwilę on skorzysta z tej krótkiej przerwy. Może jeszcze na jakieś odświeżenie się. Po to tylko, aby no, powalczyć o tego decidera, bo to jest jedyne, co jeszcze może zrobić. A te partie decydujące często bywają mocno szarpane, więc tak naprawdę możemy być jeszcze świadkami tutaj bardzo długiego pojedynku. No, patrząc też na to, w jakim stylu ten frame przebiegał. Okej, błędy się zdarzają i żaden z pokerzysta nie gra idealnie, ale o wiele lepiej w sytuacji popełnienia błędów, według mnie, ten frame pokazał, że odnajduje się Grzegorz Biernacki. Podchodzi dużo spokojniej, daje sobie to pole do błędów, wie, jakie konsekwencje te błędy mogą rodzić, a tutaj powoli po Mateuszu Baranowskim widać, że jest coraz bardziej poddenerwowany i jego własna niemoc go męczy. A to już jest taki moment, w którym najczęściej dochodzi do dominacji jednego zawodnika nad drugim. I to zazwyczaj ten, który się myli, sobie źle z tym radzi, nie jest tym, który dominuje. Dlatego bardzo dużo zależeć będzie teraz od tego, z jakim nastawieniem podejdzie do kolejnego frame'a wicemistrz Polski. Koncentruje się Grzesiu. Tak, pozostał sam na placu boju chwilowo, dlatego że jego rywal wyszedł. Tak jest, on zbliżanie mamy tego trójkąta, przy pomocy którego sędzia ustawia bile do kolejnego frame'a. Trzeba zadbać o to, aby wszystkie bile się ze sobą stykały. Frame szósty, Grzegorz Biernacki otwiera. Teraz takie cieniutkie, delikatne dotknięcie skupiska czerwonych by się przydało. Taki błąd już dzisiaj widzieliśmy w pierwszym. Tak, pierwszy frame pierwszego półfinału. Konrad Juszczyszyn otworzył w dość niefajny dla siebie sposób, dając sporą szansę Antoniemu Kowalskiemu, który później ją wykorzystał, bo ostatecznie frame'a wygrał. No i takie mocne koło ratunkowe rzuca teraz Grzesiek Mateuszowi. Jeden. No to jest być może ostatnia szansa na to, żeby jeszcze wykorzystać właśnie tą nadarzającą się okazję i popunktować na tyle dużo, żeby odrobić tą jednofrejmową stratę. Ale utrudnia sobie to podejście, niechciany ten kontakt z niskimi kolorami i tylko 6 punktów. Już od samego kręcenia głową z niezadowolenia jedni i drugi zawodnik w tym meczu mogły dostać sporej kontuzji. A propos tego,
to Mateusz Baranowski przyznał, że bardzo dba o kondycję i o to, jak sprawuje się jego ciało. Biega, pływa, chodzi na siłownię, wszystko, żeby utrzymać kręgosłup w należytym porządku, bo właśnie ten jest mocno narażony na uszkodzenia. Tak jak wspominaliśmy, pozycja do bieli jest dość specyficzna, a jeżeli się wykonuje pewne zagrania kilka godzin w ciągu dnia, to może dojść do nadwyrężeń. Z takimi między innymi mierzy się w tej chwili Martin Gold, snukerzysta z Main Touru, który w jednym z wywiadów powiedział bardzo dużo o swoich problemach spowodowanych właśnie bólem kręgosłupa od stania wielu godzin przy stole snukerowym. No jako, że ja akurat rzadko kiedy do stołu podchodzę, tak już gdzieś tam zdarzy wyskoczyć ze znajomymi, a teraz to już w ogóle za bardzo takiej możliwości nie ma. No to po takiej trzygodzinnej batalii przy stole to no na drugi dzień mocno odczuwam skutki gry. No a teraz wypadałoby włączyć oklaski, bo miało być do środka, nie wyszło do środka, poszło po bandzie do górnego rogu. Czerwona, szkoda. Ale bez kontynuacji. Właśnie, szkoda, że tylko no, do odstawnej zmuszony Mateusz. No i to szczęście na nic się zdało w zasadzie. Jedynie mógł po prostu bezpiecznie wyprowadzić białą bilę. Trudny wybór. Można się decydować na szaleńcze wbijanie najwyższej czerwonej, ale jest to obarczone bardzo dużym ryzykiem. Najlepiej byłoby dotoczyć którąś z tych czerwonych, właściwie tą jedną czerwoną, znajdującą się prawie nad czarną w tym momencie, do reszty skupiska. Wbijanie też ma tą wadę, że w przypadku pudła na pewno zostawia otwarty układ. Dokładnie tak. Ale to był ten problem, który tak spowodował na twarzy Grzegorza Wierneckiego powątpiewanie, że ta biała musiała najpierw przejść pomiędzy pozostałymi czerwonymi i na nich przypadkiem nie utkwić. No jedno jest też pewne. Którykolwiek z zawodników nie awansowałby z tej pary do pojedynku finałowego, będzie zdecydowanie bardziej zmęczony. Tak. Już teraz to widać, ta gra taktyczna się ciągnie przez te frame. De facto tylko jeden tak zdecydowanie, mega zdecydowanie wygrany. Ale musi zacząć coś się dziać na stole. Kolejna próba takiego dalekiego wbicia. Niestety nieudana. Świetne zagranie. Świetnie jeszcze z pozycją do czarnej. Tak jest. Przez cały stół, no to takiego zagrania brakowało mu na pewno przez ostatnie
Trzy frejmy. Ach. No nieprawdopodobne. No, oczywiście nie była to łatwa bila. Ale tak jak wspominaliśmy w poprzednim meczu, że to jest jedna z takich bardziej wymagających, jeśli chodzi o dotoczenie nawet. Łatwo się pomylić, bo ona łatwo może się odbić od rogu wystającego w kieszeni. No i często tak zresztą się układa w snukerze, że po bardzo dobrym wbiciu przychodzi ten moment rozluźnienia i już te kolejne niestety bywa spudłowane. No więc zaczynamy snukrowe szachy. A z szachami akurat, jeśli o tą parę zawodników chodzi, to właśnie oglądany na naszych ekranach Mateusz Baranowski ma ostatnio wiele wspólnego. Sporo właśnie czasu poświęca tej grze. Ach, ten gambit królowej. No i tam z jakimiś drobnymi na razie, bo drobnymi, ale sukcesami. No, szachy też bardzo mocno rozwijają i tą zdolność analitycznego myślenia, więc... 6. Jak najbardziej pożądana ta dyscyplina. W golfa gra sporo snukerzystów. Nawet prezes. Stuart Bingham na pewno gra. No, Mark Williams też. Mark Williams. Nawet prezes Polskiego Związku Snukera i Bilarda Angielskiego chyba ostatnio za bardzo skupił się na golfie, bo zarówno w lidze top 16, jak i w Mistrzostwach Polski niestety nie poszło mu najlepiej. 7. No i tak, układ dość specyficzny, 11. Jedna czerwona wyrzucona na bandę, żółta, która nie jest też na swoim nominalnym punkcie, czarna, która też nie jest na swoim nominalnym punkcie, teoretycznie nie aż tak trudna do ściągnięcia przez dystans, który dzieli ją od kieszeni, ale jednak taka, która lubi płatać figle. Teraz pytanie, jak z prowadzeniem różowej do dolnej lewej kieszeni, czy jedna z czerwonych nie stoi na drodze? Jeżeli tak, to trzeba szukać innego rozwiązania. Jeżeli nie, to całe szczęście dla Grzegorza Bierneckiego, który będzie chciał kontynuować breaka. No, wbrew pozorom nie jest to łatwe podejście. Trzeba się tutaj troszkę namęczyć i napracować. 18. I przede wszystkim też porozbijać. O ile ta jedna czerwona jest wolna, nie ewentualnie ta bardziej po prawej stronie też powinna przechodzić, tym razem do lewej dolnej kieszeni, tego resztę może być dużo trudniej. Uwaga na białą. 19. A ten rand środkowej kieszeni może jeszcze tylko pomóc w dalszym rozegraniu. Może teraz poszuka kanonu na bili różowej. Przydałby się taki centralny kontakt na niej. Tylko coś za mało uzyskał z tego. Troszkę za mało było tego kąta. 24.
chciał tutaj wykreować, zrobić coś więcej. Ale to, co najważniejsze, można powiedzieć, że póki co otrzymał tą jedną, jedyną czerwoną do kontynuacji. Wrócił do takiego stylu rozgrywania sprzed przerwy. Mocno analitycznie tutaj ocenia każdą sytuację. Nie chce tutaj niczego pozostawić przypadkowi albo nie popełnić po prostu jakiegoś niewymuszonego błędu. 30. Mimo że jest na prowadzeniu, no to wie, że szybko może tą przewagę stracić. Tak, i teraz będziemy mogli obserwować takie odkrawanie kolejnych kawałków tego czerwono-bilowego tortu. No niezmiernie ważny frame nie tylko w kontekście ewentualnej wygranej Grzegorza Biernackiego, ale też te decidery to często jest loteria. No proszę. 31. Teraz jeszcze poprawiony ten układ. No już jak najbardziej wszystko stoi otworem, konkretnie kieszenie, do tego, aby tylko przyjmować kolejne bile, które już zdecydowanie w bardziej korzystnych pozycjach. A ta żółta na lewej długiej bandzie i czerwona w przypadku pudła może jedynie pomóc, bo będzie na pewno je w razie czego potrzebował Mateusz Baranowski. Podobnie zresztą jak bili czarnej. Tak więc każdy kolejny punkt zdobywany, powiększający niejako tą przewagę, 35. Może okazać się bardzo ważny właśnie w kontekście ewentualnego pudła, który wcale niekoniecznie musi się tutaj przytrafić przy tym układzie. Liczy w głowie, ile jeszcze tam zostało. Chyba najpiękniejsze partie są takie, kiedy snukerzysta w ogóle wyrzuca coś takiego jak wynik ze swojej głowy. 36. I po prostu zapomina o nim, bo jego gra tak dobrze się układa. Tutaj wiadomo, jest dużo takiego snookerowego przeciągania liny. Zresztą widzimy, że już ponad 14 minut ten frame trwa, a punktów zdobytych przez zawodników 44. Więc tempo jest dość powolne. Ale na pewno tutaj ani jednemu, ani 41. drugiemu na tym tempie zależeć nie będzie. No, akurat powinno zależeć w kontekście finału. Wiesz co, właśnie chciałem powiedzieć, że z jednej strony masz rację, oczywiście, natomiast no, priorytetowo to jednak zrobić tutaj wszystko, żeby jednak dopiąć już te spotkanie, to w kontekście Grzegorza. 42. I nie ma co pośpieszać tutaj, bo w momencie właśnie, kiedy zagrywał szybciej, to kończyło się pudłami. To jest takie jego w sumie naturalne tempo. No wiadomo, że kiedy gra się w klubie, na luzie, no to wtedy to wygląda troszkę inaczej, no ale tutaj mamy poważne zawody. Uwolnienie tej czarnej na pewno dużo mu pomoże. No, ale też biała ucieka dosyć blisko bandy. 49. No, zmuszony raczej do zagrania odstawnej, czy... A jednak przechodziła, chociaż chyba ona tylko do zaliczenia, bo wydaje mi się, że na kąt bicia ta czerwona nie była. I teraz pytanie, czy Mateusz Baranowski zagra ostrożnie, czy uzna, że w sumie nie ma nic do stracenia i będzie atakował? Też o tym pomyślałem.
pewno. I... Raczej na pewno tak się nie miało to ułożyć. Ale wbrew pozorom nie aż tak złe rozwiązanie, nie taki zły układ. Dla jeszcze zapewnienia sobie szansy na powrót do stołu. Jak Państwo widzicie, na stole są cztery czerwone. To oznacza 59 punktów. Przy założeniu, że wszystkie wbija się z bilą czarną, która już jest na swoim nominalnym punkcie. Więc teraz raczej wracamy do zabawy w odstawne. A jednak nie. Zaatakował Grzegorz, przepraszam, Mateusz. I z pozycją do czarnej od razu. Świetne to wbicie. No w takim momencie można powiedzieć już niemalże decydującym. Tutaj błąd naprawdę już mógł go kosztować utratę nie tyle frame'a, co i całego meczu. Ale ledwo ta czarna weszła do kieszeni. 8. Więc wcale łatwo nie będzie. Trzeba mieć cojones. 9. Ależ to byłby comeback, jakby teraz już nie dopuścił Grześka do stołu, jeszcze powalczył mocno w deciderze. Szesnaście. No i teraz właśnie może okazać się istotne to, o czym wspominałem wcześniej, czyli właśnie ta czerwona na bandzie i 17. Żółta. No i już zmuszony, żeby nie grać na czarnej. Tak, tak, tutaj z naruszeniem właśnie. No coś takiego teraz najlepiej, żeby jak najbliżej kieszeni. 21. No będzie czerwona do zagrania. Do zagrania będzie, ale dość niewdzięczna. Nie dość, że daleka, to jeszcze bardzo trudna. Radzi sobie bez problemu. Sobie. Brawo. 22. Jeszcze tylko ta żółta. No i troszkę bardziej zabrakło. Troszkę zabrakło. Gdyby się udało ją podsunąć chociażby pod 25. Środkową kieszeń, już byśmy mogli powoli myśleć o emocjach, które nas czekają w deciderze. I co, drodzy Państwo, mamy 27 na stole. Mateusz Baranowski, 25. Żółta sprowadzona na dolną bandę. Tam zobaczymy, czy można przecisnąć białą. Ale chyba zasłaniają całkowicie różowo. Różnica między snukerzystami 16 punktów, 27 na stole. I taka sytuacja. Ze snukera udało się wyjść, ale niestety mało bezpiecznie. O, to też chodziło Baranowskiemu, żeby sprowokować Bierneckiego do błędu. Warto przypomnieć, w tym momencie to gra jest nadal otwarta zarówno dla jednego, jak dla drugiego. Ta przewaga, którą ma Grzegorz Biernacki, nie jest wystarczająca, żeby czuć się pewnie. Już ponad 20 minut tego frame'a. No to na pewno będzie przekładać się ogólny jakby zarys tego spotkania na to, jak będzie wyglądać pojedynek finałowy. A Konrad tam zaciska kciuki, aby panowie pograli jak najdłużej. Tak. Oj. Ach. Ależ błąd, jeszcze wystawiona do tej kieszeni narożnej, górnej, prawej.
No, przyznam się szczerze, że ja już tutaj myślałem o tym deciderze. A tutaj 14 punktów różnicy między zawodnikami. Wizualizowałem nawet sobie w głowie, jak on będzie wyglądał, ale to wszystko zaraz może okazać się bez znaczenia. Jeśli podokłada jeszcze te parę bil. I to jest najtrudniejsze zagranie w tym momencie, które czeka. Tak. No i również pudłuje Grzesiek. No teraz, ale to jest szybko, ten moment. Tak, ale szybko się wymienili. To jest jednoznaczny sygnał. I szybko też powstał ze swojego krzesełka Mateusz Baranowski. On doskonale wie, że to jest ten moment, kiedy trzeba przycisnąć, kiedy już no niemalże nie można dopuścić Grześka do stołu. Przeciera jeszcze kij. Niewygodna pozycja. Nie ma co w ogóle o tym myśleć. I pudłuje. Teraz pytanie. Jeszcze biała się nie ustawia. Znowu wystawiona zielona. No nie, no takie zielone, szczerze mówiąc, już Grzesiek spudłować nie może. Nie takie rzeczy, żeśmy widzieli dzisiaj. Ja już, wiem, nie? Ale to już taka bila. No już prawie centralnie tak, jest. No, trzy. Już nie wiem, jak bardzo musiałby być wybity z rytmu Grzesiek, żeby taką bilę spudłować. Już kija w ręce chyba nie trzyma Mateusz po cieniu. Tam widać, że chyba raczej już jest odstawiony. Siadam. No coś nieprawdopodobnego nam się tutaj zarysowało na przestrzeni tych dwóch pojedynków półfinałowych, jakie mieliśmy okazję wspólnie oglądać i komentować. Któż by się spodziewał, że ubiegłoroczni finaliści nawet do tej fazy żaden z nich nie dotrwa. Nieprawdopodobny wyczyn Grześka Biernackiego i naprawdę przyznam się szczerze, że w tym pojedynku finałowym będę mocno trzymał za niego kciuki. Ale się cieszy Grzegorz Biernacki, nic dziwnego, czekał na to, tak jak mówiłeś, wiele, wiele lat. Patrząc na to, jaką drogę przeszedł, on teraz zdobył przecież 4 frejmy z rzędu, bo wychodził z 0 do 2, a wyjście z tego w sytuacji, kiedy gra się z wicemistrzem Polski, na pewno wymagało niesamowitej pewności siebie i samozaparcia. Nie wszyscy snukerzyści takie odrabianie strat by wytrzymali. Widać, jak bardzo zawiedziony jest Mateusz Baranowski. Natomiast Grzegorz Biernacki, teraz mogę to powiedzieć, to killer o twarzy dziecka. Okej. Patrząc na to, jak udało mu się wyprowadzić ten wynik. Gratulacje. No niesamowity mecz tak naprawdę. No sama przyjemność i z oglądania, i z komentowania. I niech nam to zwiastuje naprawdę wielkie emocje w pojedynku finałowym, który będziemy mieli okazję oglądać od godziny 20.15 już na antenie TVP Sport. Ojej, no w sumie nawet chyba nie chciałbym, żeby ten mecz już się kończył, bo naprawdę troszeczkę zostaliśmy tutaj podgrzani. Ta atmosfera naprawdę bardzo przyjemna. Jeszcze kilka skrótów z tego, co mieliśmy okazję zobaczyć. Za chwilę pewnie wywiad zarówno z Mateuszem, jak i z Grzegorzem. No, mam nadzieję, że powoli rozkochujecie się Państwo w snookerze. Po więcej będziecie mogli sięgnąć na antenie TVP Sport. Właśnie dzisiaj finał 20.15. On chyba wystartuje o porze, o której ma wystartować. Natomiast jeszcze raz przypominam, Tour Championship 22-28 marca też na naszych antenach. Dziękujemy Państwu za uwagę i oddajemy głos do studia.